Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Makijaż na powitanie miesiąca przed nami, taki troszkę spóźniony, ale niestety się nie wyrobiłam. W każdym razie, dla przypomnienia, seria wspominkowa, czyli używam kosmetyków starych, no wiecie, starych trochę w cudzysłowie, takich, które już długo mam. Jeśli chodzi o markę, jakość, to bardzo różnie. Są tutaj drogie, tanie, bardziej lubiane, mniej lubiane przeze mnie, także cała mieszanka. No i to wszystko wykorzystujemy w makijażu. To jest główny zamysł tej serii. Wiem, o co chodzi, zabieram się za malowanie. No i dzisiaj startujemy z bazą od Bell Hypoallergenic. To jest, jeśli chodzi o bazy, słuchajcie, takie drogeryjne, to jest jedna z moich ulubieniec. O, baza nazywa się Be Free. Taki żółciutki żel. Właściwie to jest taki żelokrem, coś takiego. Jeżeli nie mieliście jeszcze z nią styczności, to już Wam pokazuję. To jest żelokrem. O, taki gęścioszek. Jest bezzapachowa, jeśli chodzi o właściwości, to jest nawilżająco ochronna. No może teraz wygląda trochę dziwnie, bo tak żółtawo, ale po rozprowadzeniu, wiecie, koloru na twarzy nie zostawia. Jest nawilżająco ochronna i no robi to, co ma robić porządna baza, czyli ładnie utrzymuje makijaż. No a poza tym daje bardzo przyjemne uczucie na buzi. Jeśli lubicie bazy, stosujecie je w makijażu, to myślę, że ta spokojnie Wam się spodoba, bo ona właśnie nie ma takich właściwości, wiecie, bardzo skupionych na jakimś problemie typu, że albo matuje, albo nie wiem, przykrywa pory, wygładza, tylko ma charakter uniwersalny, jeśli tak to można powiedzieć, o bazie pod makijaż. Ma charakter uniwersalny, no bo nie ma cery, która nie chciałaby być nawilżona. Także to jest baza, której możecie użyć bez względu na typ cery, jaki macie. Bardzo przyjemna. Ok, tak jak widzicie, o właśnie, koloru nie daje, choć no tuż po wyłożeniu i po takim grubszym dołożeniu na skórę wygląda tak żółtkowo, niezbyt ładnie, ale potem już jej nie widać. Jeśli chodzi o podkład, właściwie podkład korektor, pokażę Wam tutaj taki duecik. O, teraz będzie duecik z Glam Shopu. Podkład klasyk to jest oliwka 1, natomiast chyba dwójkę mam, jeśli chodzi o korektor pod oczy, ale jeszcze się upewnię. Tak, korektor to dwójka. Nakładam najpierw podkład. Dzisiaj niestety muszę użyć gąbki. I oliwka 1 jest taka chłodnawa, lekko zgaszona, bardzo ładna. No myślę, że słuchajcie, jak lubicie makijaż, to nie ma siły, żebyście nie słyszeli o Glam Shopie. A jeśli już słyszeliście o Glam Shopie, to nie ma siły, żebyście nie słyszeli o tym podkładzie. Kolor ma, jak dla mnie ma kolor idealny, on po prostu, no teraz wyglądam dziwnie, wiem, bo jestem tutaj czerwona, tutaj też, ale jak się go rozprowadzi, to kolor się pięknie wtapia w skórę i jak dla mnie to jest kolor właśnie idealny, jakby tu nic do zarzucenia nie mam. Utrzymuje się pięknie przez cały dzień. Co więcej, zrobiłam sobie już zapas tego podkładu, w razie gdyby przestano go produkować. Rozprowadza się też bardzo fajnie, chociaż robię to nielubianą gąbką, to i tak to tu wszystko fajnie gra. No i właśnie, wygląda jak druga skóra. Wygląda jak druga skóra, bardzo naturalna, bo nie jest ani na zbyt błyszczący, nie jest też matowy, jakby jest taki po środku, akurat, o, tak bym powiedziała. Proszę bardzo, i tak wygląda taka jedna warstwa, tak jak widzicie, jedna warstwa rozprowadzona na twarzy. No tak jak mówię, po prostu super naturalnie i już. Można sobie go oczywiście dołożyć, jak chcecie troszeczkę więcej, to on się ładnie buduje, nigdzie się tam nie zbiera, jest naprawdę okej. Ja się tak tylko teraz zastanawiam, bo powiedziałam Wam, że kupiłam sobie zapas. Czy ja kupiłam oliwkę 1? Aż sprawdzę. Tak, mam oliwkę 1. Zobaczcie, tylko to już jest właśnie ta nowa wersja. Ta stara wygląda tak i nowa. Oliwka 1. Mam zapas. No i teraz czas na korektor. Gdzie ja go posiadam? Tutaj. Tak jak Wam wspomniałam, korektor, który nazywa się korektor pod oczy po prostu i to jest dwójeczka. Korektor ma w zasadzie podobne właściwości jak podkład. Bardzo ładnie się rozprowadza, ładnie wygląda pod okiem, nie zbiera się. Też jeden z takich fajniejszych i w sumie niedrogich korektorów. Chociaż jak na markę drogeryjną, nie wiem czy Glam Shop można uznać za markę drogeryjną. No chyba tak. Zakładamy, że tak, dostępny jest stacjonarnie w Contigo, a więc w drogerii, czyli umownie mówimy, że to jest marka drogeryjna, więc jak na markę drogeryjną to też może nie jest najtańszy, ale wiadomo, że inne firmy, marki, które możemy dostać w drogerii, na przykład, no nie wiem co tam, no niech będzie nawet Maybelline, L'Oreal, w sumie to jest jeden koncern, ale Bourjois na przykład są dużo droższe, więc
najtańszy, ale też nie taki drogi. Ok, w każdym razie właściwości ma bardzo fajne. Daje taki lekko rozświetlony efekt, o, tak jak widzicie. Przy czym to jest tuż po nałożeniu, bo ja zawsze pod okiem sobie pudruję, więc no potem takiego rozświetlenia u mnie nie ma, ale mimo wszystko to jest dobry znak, dlatego że nawet jak sobie przypudruję tutaj, wiecie, miejsce pod okiem, to nie ma potem takiej, nie widać takiej suchej matowości. O, jest ten obszar taki ładnie wygładzony, elegancko się to utrzymuje, no a jednocześnie nie wygląda na suchy, o to mi chodzi. No, jeśli jesteśmy w temacie puder pod oczy i pudrowanie obszaru pod okiem, to tutaj Heian i Fresh Rosy, bardzo przyjemny puder, on jest taki różowawy, właściwie już nawet w opakowaniu, w słoiczku widać, że jest różowy. Zaraz Wam pokażę jeszcze na wieczku. Ale mi się wysypało. No cóż. A przynajmniej zobaczycie kolor, zobaczcie. Jest taki lekko różowy i jeśli o mnie chodzi, to w dotyku nie jest zbyt przyjemny. Jak się go dotknie, to jest taki suchawy, jest bardzo delikatnie zmielony, to jest taki byłek, ale właśnie taki suchawy. Natomiast pod okiem nie przesusza skóry, wygląda bardzo ładnie, wygląda tak naturalnie. Ten puder efekt generalnie daje ładny, o czym Wam przed chwilą powiedziałam, ale chyba go za bardzo nie lubię. Właśnie przez tą taką dziwną suchość, ale z drugiej strony też jak go się za dużo nałoży, to ten kolor jest taki lekko przyciemniony. No wiadomo, bo mamy tu więcej kosmetyku w jednym miejscu, ale chodzi mi o to, że jak za dużo nałożę pudru, który jest na przykład, nie wiem, biały, no to tutaj sobie rozeterę rozblenduję i mam ten obszar, wiecie, taki wygładzony, jasny. Natomiast tu nie da się tak zrobić, no bo ten kolor jest taki specyficzny, właśnie taki różowy. Ja mam nadzieję, że to widać. On jest rzeczywiście różowy i trzeba bardzo, bardzo z nim uważać. O, okej. I bierzemy się za pudrowanie twarzy. I tutaj mam puder, który akurat jest absolutnie przecudowny. I to jest Wonder Match z Eveline. Dokładnie to jest puder z pyłkiem ametystowym. Jest w ten sposób zapakowany, ma takie dodatkowe wieczko, no i ma tę siateczkę, zobaczcie, tak to wygląda, o. I to jest puder, do którego nie można się w żaden sposób przyczepić, jest po prostu absolutnie przecudowny. Na twarzy wygląda przez cały dzień cudownie, w ogóle on ślicznie pachnie. Pachnie ślicznie, tak słodko-kosmetycznie jakoś, słodko-kosmetycznie. No ale może zapach nie najważniejszy, bo po nałożeniu i tak go nie czuć, w każdym razie efekt. Efekt jest satynowy. Efekt satynowy typu druga skóra, czyli raczej taki, który u każdego się sprawdzi. Puder się nie zbiera nigdzie w połączeniu z chyba już, no nie wiem, z przeróżnymi podkładami go używałam i w każdym wydaniu, w każdej wersji jest świetny. Wygląda jak wygładzona, satynowa, zadbana skóra. O, właściwie nie wygląda jak skóra, daje efekt takiej skóry. Zobaczcie. No właśnie wygląda to tak naturalnie. Ja bardzo lubię taki efekt. Jeszcze raz Wam pokażę. Tu jest dołączony puszek, ale ja zazwyczaj pudry nakładam pędzlami, więc puszek sobie siedzi. Oczywiście kiedyś go tam wykorzystam, zużyję, nie wyrzucam go, bo na pewno się przyda. Więc mamy puszek i cudowny puder. On w cenie regularnej jest dosyć drogi, bo chyba nawet coś koło 5 dych, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast też widzę w drogeriach różnych, że on często jest w jakichś promocjach, więc można go sobie złowić. Może Wam jeszcze powiem, tutaj jest 6 gramów, może też nie najwięcej, bo w porównaniu na przykład z pudrem bananowym z Revolution, tutaj jest ile? Chyba coś koło 20, no w każdym razie jest różnica, ale puder jest naprawdę wart uwagi. Przepięknie zachowuje się na twarzy, tak jak powiedziałam, w połączeniu z każdym, chyba każdym podkładem. Teraz u mnie czas na bronzer i tutaj przygotowałam sobie dwie rzeczy, bo tak trochę, wiecie, nie mam przekonania. Mam perełki brązujące z Sensik, to są perełki, które dają efekt takiego lekkiego rozświetlenia, właściwie lekkiego, nie, dość mocnego rozświetlenia, dają efekt rozświetlenia, więc użycie ich tak samodzielnie może, wiecie, może trochę za odważnie, no przynajmniej ja chyba bym tak nie nałożyła, w każdym razie, o, wygląda to tak, one dają ładny efekt, ale to jest takie, no właśnie, opalone glow i chyba nie chciałabym mieć, wiecie, tylko takiego połysku na twarzy i dlatego przygotowałam sobie jeszcze jeden bronzer i to jest bronzer już taki bardzo klasyczny, tradycyjny, matowy, bronzer z Uniki, proszę bardzo, on wygląda tak, no i może od niego zacznę. Jest, jak widzicie, chłodnawy. To się nazywa się Come On Cinnamon. Proszę bardzo, taki. Bardzo przyjemny. No i od niego właśnie zacznę, no bo on jest taki bezpieczny.
zwykły, matowy, bez żadnych wyskoków. No i poza tym te perełki, wiecie, Sensik to no, tak na całą twarz też bym chyba nie nałożyła. To jest oczywiście kwestia tego, co lubicie, jakiegoś takiego poczucia estetycznego i tak dalej. Natomiast ja na czoło ich nie nakładam, no bo one naprawdę dają takie dość mocne rozświetlenie, więc nakładam je tylko, o, tutaj na kości policzkowe. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jeszcze sobie tylko troszkę tego dołożę. Tak jak mówię, jest bardzo przyjemny, no taki zupełnie niekłopotliwy. Pięknie się rozprowadza, naturalnie wygląda, fajny. Może jeszcze trochę pod brodę i tutaj, na linię żuchwy. No i teraz biorę się za perełki. One w ogóle strasznie pachną, strasznie. W ogóle mam jeszcze rozświetlacz taki perełkowy, Sensik i on też ma taki dziwny zapach. Ale, tak jak mówię, zapach zapachem, tutaj absolutnie nie czuć tych zapachów, raczej chodzi o efekt. No i popatrzcie, perełki są cieplutkie, no i właśnie rozświetlające. I chodzi, wiecie, o taką pracę z nimi, o jakość tego kosmetyku, to tutaj się też nie można przyczepić, bo one są bardzo przyjemne. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że lubię tę markę, w sensie markę Sensik, bo jest bardzo tania, znaczy jest tania, niektóre rzeczy może są droższe, na przykład taka paleta, którą też jakiś czas temu testowałam, taka chłodna, niektóre rzeczy są droższe, nawet jak te kosmetyki drogeryjne, ale generalnie raczej te kosmetyki są tanie. A naprawdę są bardzo przyjemnej jakości, szczególnie właśnie takie rzeczy do twarzy, typu podkłady, jakieś takie w kamieniu, bronzery, pudry i tak dalej. Mają też kilka palet takich, które są śliczne, ale tak jak mówię, palety są już z tych droższych rzeczy. O, tak sobie chyba za daleko pojechałam tym błyszczącym bronzerem, ale nie, źle nie jest. No, po prostu daje to taki efekt letni. Letnie glow, bardzo ładny. Ja taki efekt na skórze lubię. Może nawet nie o to chodzi, że wiecie, wiosną, latem, tylko w ogóle lubię taki efekt, no bo wtedy skóra wygląda tak naturalnie. Nie lubię takich bardzo suchych, typowo matowych kosmetyków. Więc wygląda tak. Chyba jeszcze muszę trochę rozetrzeć, ale tu się już posłużę pędzlem do pudru. Dobra. W ogóle tu jest, jeszcze Wam pokażę, dołączona taka poduszeczka, która moim zdaniem jest zupełnie nietrafiona, ale zależy jak do niej w sumie podejdziemy. Jeśli do niej podejdziemy jak do takiego, wiecie, puszku, którym mamy sobie coś nałożyć, no to nie, to jest bez sensu. Natomiast myślę, że zamysł jest taki, że to jest po prostu taka poduszeczka, wiecie, ochronna, którą trzeba, o, włożyć do pudełeczka i ona Wam trzyma te perełki w ryzach, także jak ruszacie tym pudełkiem, gdzieś tam się przerzuca w szufladzie, to te perełki się nie rozkruszają. O to tutaj chyba chodzi. W każdym razie kosmetyk, no dość specyficzny, ale moim zdaniem bardzo przyjemny, bardzo fajny, szczególnie jeśli no, lubicie właśnie taki rozświetlony, brązowy efekt. Tu jeszcze coś muszę rozetrzeć, bo jest tak zbyt brązowo. Już. Teraz czas na róż rozświetlacz i tutaj mam wszystko w jednym, bo przygotowałam taką paletę z Essence, to się nazywa Peachy Blossom. Paletka jest bardzo przyjemna i na ten moment mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo ją lubię, natomiast przy pierwszym użyciu, jak robiłam, to był chyba jakiś test nowości, coś takiego, wiecie, taki makijaż jedną marką z Essence, to troszkę mnie zawiodły te rozświetlacze, bo były takie i słocze tak jakoś nie wyszły. Natomiast teraz już wiem, że rozświetlacze są bardzo przyjemne. Mamy tutaj dwa kolory. Na słoczach rzeczywiście wychodzą bardzo słabiutko, zresztą zobaczcie. Na słoczach wychodzą tak biednie, no to nie jest jakiś szał rozświetlaczowy, zobaczcie. O, mamy coś takiego. Natomiast ja wiem, że po prostu one potrzebują troszkę czasu. Trzeba ich troszkę dołożyć. I to właściwie taki był chyba zamysł, żeby one były właśnie takie delikatne, a w momencie jak sobie chcecie zbudować i mieć takie pam, mocne glow, to też się da. Róże są absolutnie przepiękne, mamy trzy kolory, taki brzoskwiniowy, pomarańczowy, coś takiego brudno-różowego, zgaszonego i taki nieco bardziej żywy róż, taki właśnie róż blossom. No i te dwa kolory rozświetlacza, także paleta jest świetna, jeszcze tylko brakuje tu, wiecie, dwóch bronzerów i idealnie. Zaczynam od różu i tutaj jakiś pędzelek, który by tu na przykład, no na przykład właśnie ten pomarańczowy, tak mnie woła jakoś, tak, pomarańczowy, czyli ten środkowy tutaj,
ten kolorek. On jest taki troszeczkę rozświetlający, zobaczcie. To nie jest jakieś mocne rozświetlenie, ale nie jest to też róż matowy. Zresztą pozostałe dwa też są jakieś takie nie do końca matowe. Bardziej matowe niż ten, bo tutaj o, widać taki połysk. Natomiast też nie są to takie stuprocentowe maty. Kolory w każdym razie śliczne. No i skoro już mam róż, chyba trochę pocisnęłam. Adam, zrobi się makijaż, oczy, będzie dobrze. Pocisnęłam, ale to nic. Czas na rozświetlacz. Makijażem należy się bawić i jak Wam się tam czasami coś zbyt mocną ręką nałoży, nie należy się tym przejmować, a co tam. Makijaż ma nam sprawiać przyjemność, a nie, wiecie, powodować stres. I tyle. Jeśli chodzi o rozświetlacz, no to zdecydowanie ten żółty tu mi będzie bardziej pasował dzisiaj. No i teraz popatrzcie. Ja sobie oczywiście nie będę tu żałować, zaraz Wam pokażę, jaki to daje błysk. Tak jak mówię, przy pierwszym wtedy dołożeniu najpierw zrobiłam słocze na dłoni i tak sobie myślałam, jejku, jakie to biedne. A tymczasem, zobaczcie, to wcale takie biedne nie jest. Można mocniej, słabiej też. A w ogóle widziałam ta paletka, gdyby Wam się ona spodobała, ta paletka jest cały czas dostępna na Nutino albo na Flaconi. Chyba na Nutino. Ok. Tym sposobem mamy makijaż twarzy. Jeszcze raz Wam paletę pokażę. W ogóle jej wnętrze też jest tak bardzo ładnie zrobione. Na całym wieczku jest lusterko, tylko no może to lusterko takie nie do końca poręczne, bo paleta jest wąska. Ale chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o takie kwestie estetyczne, to wygląda bardzo ładnie, bo jest zrobione, no tak z dbałością o szczegóły, jak Wam to pokazać, żeby nie świecić, może w ten sposób. O, zobaczcie, na tym wieczku też mamy jakieś tam kwiaty, jakieś wzory. No wygląda to naprawdę bardzo ładnie, a paleta nie jest droga, no to jest Essence, więc generalnie bardzo fajna rzecz. Ja sobie teraz omiotę jeszcze twarz perełkami. Tutaj mam taką edycję, perełki Meteoryty. O, to jest taka wersja wiosenna, edycja wiosenna. Proszę bardzo, tak wyglądają, różnokolorowe. No i jak wiemy, meteoryty mają takie właściwości rozświetlające. Ja nie nakładam już ich na czoło, ani tutaj na wewnętrzną część, na środkową część twarzy, na nos, tylko nakładam na skronie, no i na boki policzków. I tak sobie wszystko, wiecie, jeszcze rozcieram. Wtedy to staje się jeszcze bardziej takie spójne i wygląda elegancko. Jeśli macie suchą skórę, taką, wiecie, zmęczoną, poszarzałą, to tego typu kosmetyki są bardzo fajne, w sensie jakieś tam rozświetlające pudry, perełki, no coś rozświetlającego, tylko nie chodzi mi, wiecie, o takie hardkorowe rozświetlenie typu, o, coś takiego, nie o to chodzi, tylko chodzi o kosmetyk, który dodaje życia, powoduje, że, wiecie, optycznie skóra wydaje się taka zdrowsza, o. To wtedy możemy sobie ukryć jakąś tam suchość, zmęczenie, taki ogólny poszarzały koloryt i tego typu jakieś tam niedoskonałości, niedomagania. U mnie teraz czas na brwi i tutaj mam duo, które bardzo lubię, bo to jest kredka z Essence i zwykła kredka do brwi, taniutka. Jaki ja mam odcień? Chyba light brown to jest, ale nie chcę Was wprowadzić w błąd. Tak, 02 light brown, cieniutka taka precyzyjna kredeczka, o. No kredka, jak powiedzmy teraz tysiące innych drogeryjnych i żel, który również bardzo lubię, ale nie wiem, czy można go na przykład dostać samodzielnie i ja go znalazłam w pudełku w Look Fantastic, w sensie w Beauty Boxie. I to jest żel transparentny. Ok, najpierw sobie wyczeszę oczywiście brwi, żeby tutaj się pozbyć nadmiaru jakichś tam pudrów. I zaczynam od kredki. O, chyba się kończy, słuchajcie, nie mogę już więcej wykręcić. Najpierw sobie lekko brwi uzupełnię. Tak, ona się kończy, słuchajcie. No mam nadzieję, że na drugą brew mi jeszcze starczy. Chociaż w sumie kolorystycznie podobna jest Eveline. Nie byłoby tragedii, znalazłabym coś podobnego. No i chyba tak, skończyła się. Słuchajcie. Skończyła się kredka z Essence. Oczywiście, że sobie do niej wrócę, jeśli chodzi o względy techniczne. Jedna z fajniejszych, drogeryjnych, tanich kredek do brwi. Generalnie kolor też idealny, czyli ta 02. Bardzo fajna. To jest jeden z tych kolorów takich
popielatych brązów. Oto jest ta grupa kolorystyczna i jeśli chodzi o moje brwi i generalnie w ogóle włosy, to to się fajnie zgrywa. Więc tak, oczywiście wrócę do tej kredki i na pewno sobie zakupię. No ale słuchajcie, mam w zapasie tutaj parę innych, więc jeszcze coś tam się skończy i dopiero kupię tę z Essence. Tak czy inaczej, oficjalnie skończyłam, wykorzystałam kredkę do brwi. No i teraz ten żel. Tak jak Wam wspomniałam, żel jest przezroczysty. Bardzo fajnie brwi w ryzach utrzymuje, nic Wam się tam na pewno nie przesunie. Nawet jak macie takie drucikowate, sztywne bardzo włoski w brwiach, to myślę, że spokojnie sobie z tym poradzi, a nie jest jednocześnie taki nieprzyjemny, że wiecie, jak go nałożycie, to czujecie takie ściągnięcie i aż nie można brwiami ruszyć. Nie, to nie jest ten typ żelu. Czyli generalnie jest taki wyważony, wiecie, że robi co ma robić, a też nie przesadza w drugą stronę, nie czuć na brwiach po prostu takiego napięcia. No i wypadałoby się wziąć za oczy. Oczywiście najpierw baza. Baza już słynna, jak nie wiem co. Baza słynna i legendarna, bo jest to baza z Glam Shopu, której wystarczy nałożyć odrobinkę na powieki. Dokładnie tyle. Nawet nie wiem, czy nie za dużo nałożyłam znowu. O, i można sobie rozprowadzić pędzelkiem, dłonią, czym tam lubicie, jak Wam jest wygodnie. Baza ma to do siebie, że utrzymuje generalnie chyba wszystko i każdy typ cienia, jaki sobie nałożycie. Czy nałożycie zwykły cień taki w kamieniu, brokatowy, czy jakiś, wiecie, sypki pyłek, cokolwiek. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie sobie ze wszystkim radzi. A odnośnie sypkich pyłków, mam tutaj naszykowanych dwóch bardzo fajnych negusów. To są pyłki z Belle. No ale oprócz tego jeszcze jest paleta, zaraz Wam wszystko pokażę. Dobrze, tylko rozprowadzę bazę. I to tak, pyłki, jak pyłki już Wam pokazywałam, tu są te róże, a jeśli chodzi o powieki i cienie, to mam bardzo fajną, bardzo kolorową paletę od Makeup Revolution. I to ma tutaj na opakowaniu pełnej nazwy, nigdzie nie mogę jej znaleźć, ale na pewno w nazwie było coś z cyrkiem, tak czy inaczej. Proszę bardzo, to jest paleta, która pojawiła się chyba tak w okolicach Halloween, tak, na stronie tej marki. Nie wiem, czy ona była dostępna gdzieś na polskich stronach, nie umiem powiedzieć, natomiast na stronie Makeup Revolution tak i owszem. Proszę bardzo, tutaj są takie piękne, kolorowe cienie. No i tą paletą można sobie zrobić, jak dla mnie, każdy makijaż, chciałam powiedzieć, że dzienny. No oczywiście to też zależy, co kto, wiecie, rozumie przez makijaż dzienny, bo jeśli używacie tylko takich nudziaków, brąziaków i to jest takie delikatne prawie, że nie ma makijażu, nie widać go, no to wiadomo, że z tą paletą byłby problem, ale ja, jak sobie, wiecie, rzucam kolory na co dzień na powieki, to dla mnie jak znalazł i bardzo taka poręczna. Skoro trzymam ją w dłoni, to oczywiście zacznę od cienia Illusion i to jest cień taki jasny, bazowy, o, ten tutaj. Nałożę go na zagłębienie powieki, w zagłębienie powieki i podług brwiowy. Bardzo mnie kusi, żeby użyć któregoś z tych pyłków i użyję sobie tego lawendowo-błękitnego, jest naprawdę przepiękny. Kolekcja Flower i no, to jest 02. Kolekcja Flower jest piękna i najlepsze jest to, nie wiem jak w innych biedronkach, słuchajcie, ale u mnie w biedrze cały czas jest dostępna, także. Tuż po pojawieniu się, oczywiście została wyprzedana, nie wiem, była na półkach 2-3 dni, jak to nowości z Belle, wiecie o co chodzi. Natomiast potem dołożono i te kosmetyki pojawiły się znowu. Na pewno są dostępne pyłki, podkłady, tam były dwa kolory podkładów. No i to zwróciło moją uwagę. A czy coś jeszcze, to nie wiem. Tak czy inaczej, znowu się pojawiły kosmetyki z kolekcji Flower. Jeśli polowaliście, a nie było wcześniej, to zerknijcie do siebie, do biedronek. Może coś tam wystawili. A pyłek... Tak jak mówię, pyłek jest przecudowny. On, jak widzicie, jest matowy. Bardzo ładnie się zachowuje na powiekach. W takim sensie, że wiecie, nie zbiera Wam się nigdzie. No tak jak zauważyliście, ja nie nakładałam tutaj żadnego kleju. Właściwie mogłam to zrobić, bo dzisiaj będę długo w tym makijażu chodzić, ale już trudno. Nie nakładałam żadnego kleju, tylko po prostu bezpośrednio nałożyłam na bazę. No i odrobinę oczywiście tutaj na ten biały cień. I myślę, że to się powinno utrzymać. Tak jak mówię, no bezpieczniej byłoby, gdybym akurat dzisiaj jakiegoś kleju użyła, ale skoro już tego nie zrobiłam, to no raczej nic się złego nie powinno zadziać. Na zewnętrzną część górnej powieki nałożę cień Excite. To jest taka śliczna zieleń. O, to jest tu. Taka dość ciemna.
Jak widać, ten kolor już jest błyszczący, tak dość mocno błyszczący. Powiedziałabym, że to jest taka intensywna, bardzo intensywna perła. A te pyłki z Bell mają jeszcze to do siebie, słuchajcie, że one się świetnie łączą z różnymi cieniami. Naprawdę, jakby, zobaczcie, to jedno fajnie przechodzi w drugie, nie ma tu żadnego kłopotu. Ta kolekcja im się naprawdę świetnie uda. W ogóle ja lubię kosmetyki z Bell, co zresztą wiecie, jeśli obserwujecie mój kanał. Jak się pojawiają jakieś nowości, to na pewno gdzieś tam u mnie w jakimś filmie się ukażą. No i muszę Wam powiedzieć, że akurat ta kolekcja, mówię cały czas o kolekcji Flower, jest jedną z takich moich ulubionych. O. A właśnie, odnośnie nowości, sekundka, zaraz Wam coś pokażę. O, słuchajcie, dosłownie na dniach, kiedy ja byłam... Przedwczoraj byłam w Biedrze i pojawiły się takie owocowe nowości, coś takiego. I jest jeszcze, są jeszcze rzeczy do ust, jest mgiełka, tak, i no i chyba o. Więc te nowości na pewno też wkrótce się ukażą. Być może, słuchajcie, zaraz jak ukaże się makijaż na powitanie miesiąca, to właśnie będzie to Bell. Albo zaraz po tym, albo film dalej, film dalej. Więc na pewno te nowości też u mnie się pojawią. Ta kolekcja też się wydaje bardzo, bardzo fajna taka. Jeszcze niczego nie otwierałam, nie testowałam, więc nie umiem się wypowiedzieć. Natomiast puder ma pachnieć mango, a rozświetlacz, dobrze mówię, to jest rozświetlacz sypki, ma pachnieć brzoskwinią. No zobaczymy. Ok, ale wracamy do tej palety i cóż by tu? Może jakiegoś brązu użyję? Mam tu coś takiego? Odrobinę tego brązu i rozetrę krawędź zieleni, ale myślę, że tutaj będę musiała jeszcze znaleźć coś takiego jaśniejszego. No dobra, tak czy inaczej zajmujemy się na razie o tym miejscem. Nie, może nawet nie trzeba będzie niczego jaśniejszego dokładać. Na razie tak bardzo się bawię z tym brązem, wiecie, tak delikatnie go dokładam po troszeczku. Nie chcę, żeby mi tutaj brąz grał główną rolę. Ok, no i co do blendowania, to może już być. A nałączenie górnych kolorów, a nałączenie kolorów na górnej powiece, to chcę powiedzieć, nałożę odrobinę takiego cienia Duo Chrome, to jest cień z My Secret i to jest Magic numer 2. Myślę, że cienie z My Secret też są wszystkim zdane. Zobaczcie, to jest taka ślicznota, może tak Wam pokażę. O. Tą grubszą warstwą nałożę. No po prostu te cienie są piękne. One są cały czas dostępne. Pojawiają się jakieś tam tylko nowe edycje, ale generalnie można je kupić w naturze. No i ten cień ląduje tutaj, na centralnej części górnej powieki. Można je nakładać pędzlem, ale uważam, że jak nakładacie je palcami, to wiecie, ten blask taki się staje mocniejszy, więc lepiej palcem. No i teraz czas by się zająć dolną powieką, to tutaj może tak, na większą część dolnej powieki nałożę ten brąz, to się w ogóle nazywa Optical. Nałożę sobie ten brąz, ale zaraz, jakiś sensowny pędzelek muszę znaleźć. A na wewnętrzną część powieki poleci zieleń, która nazywa się Thrill. Ta zieleń jest taka bardzo, bardzo ładnie połyskująca, śliczna, jasna zieleń, taka soczysta. Na wewnętrzny kącik nałożę Show, to jest to jasne złoto. Bardzo fajnie to kolorystycznie tutaj wszystko gra. W ogóle, no, dla mnie ta paleta jest genialna. Tutaj jest, słuchajcie, tu są kolory takie, jak dla mnie, że wiecie, otwieram sobie rano i w zasadzie mogę sobie połączyć każdy z każdym. I fajnie to wygląda. Poza tym one są bardzo mięciutkie, takie przyjemne. Jeśli lubicie kolorowe makijaże, to myślę, że nie ma siły, żeby Wam się ta paletka nie spodobała. Podług brwiowy nakładam ten jasny, taki jasny, brzoskwiniowo-perłowy cień Perform. Tutaj. Na zewnętrzny kącik poleci odrobinę tej czerni, która się nazywa Mystery. O, tu. Nałożę ją tak, o, dokładnie tutaj nad linię rzęs i troszeczkę na zewnętrzny kącik. Po prostu chcę przyciemnić zewnętrzny kącik, ale nie chcę, żeby ta czerń tutaj, wiecie, zdominowała wszystko, bo te kolory są na tyle piękne, że szkoda.
Kolory cały czas widać, a jednocześnie oko jest takie, widzicie, zdefiniowane. No ten zewnętrzny kącik jest taki zdecydowanie mocniejszy. No i jeśli chodzi o powieki i o kolory na nich, to już. Teraz wypadałoby umalować linię wodną, no przynajmniej ja zawsze ten krok w makijażu robię. No i jak już mam takie kolorowe, wiecie, dość intensywne oczy, to nakładam sobie po prostu jasną kredkę, taką białą, cielistą, no wiecie, coś takiego. Tutaj, o, też akurat mam kredkę z Essence, no ona się świetnie sprawdza właśnie na linii wodnej. Teraz wszystko spryskam sobie mgiełką. Tu mam moją ukochaną mgiełkę, znam, jak widzicie, też już tak na wykończeniu, ale tu również mam zapas. Już mało co leci. Ok, tak czy inaczej, to mi sobie tu będzie podsychać, a ja tymczasem umaluję rzęsy i mam dwa tusze. Gdzie jest drugi tu? Na górne poleci tusz, a jakże? Vampire. Jeśli pierwszy raz weszliście do mnie na kanał, albo nie, jakoś nie wychwyciliście tego, to jest jeden z moich takich ulubieńców, już nie wiem, od lat chyba. Tusz dziwny, ale jak się go polubi, tak wiecie, nauczycie się go używać, to będziecie zadowoleni, bo naprawdę daje efekt sztucznych rzęs. Taki efekt właśnie ma dawać według opisu producenta. Świetny tusz i taniutki. No i drugi tusz, również z Lovely, z takiej letniej edycji, to jest tusz zielony, ten nałożę na dolne rzęsy, na dolne powieki chciałam powiedzieć, nie, na dolne rzęsy. Tymczasem zobaczcie tusz Vampire, ona ma taką wygiętą szczoteczkę, ta szczoteczka jest kudłata, bardzo w ogóle ten tusz się klei, zawsze trzeba szczoteczkę troszeczkę obetrzeć. No i nakładamy i tak jak Wam mówię, tuż robotę robi. W zasadzie u mnie on tak pogrubia, wydłuża, ładnie podkręca te rzęsy. Jest wszystko robiący. To jest dla mnie tuż wszystko robiący za naprawdę niewielkie pieniądze, no bo drogeryjny tusz od Lovely. Czasem jak nieco przedobrze, wiecie, tego tuszu mi się tak jakoś za dużo nabierze, w ogóle za dużo na szczoteczce będzie, to no on może skleić rzęsy, ale to też w mojej ocenie nie jest problem, bo wiecie, zawsze można sobie wziąć o taki magiczny przyrząd i wiecie, te rzęsy rozczesać, także to nie jest kłopot. No i mimo takiej swojej, wiecie, dziwności, jakichś tam, no takich drobnych wad technicznych, to tuż naprawdę robi robotę i wydaje mi się, że jest taki niedoceniony, bo chociaż właściwie chyba nie powinnam mówić, że jest niedoceniony, bo tak jak jestem na przykład w Rossmanie i idę do szafy Lovely, to bardzo często ten tusz jest wykupiony, więc może nie jest niedoceniony. No tak czy inaczej, jeśli się nad nim zastanawialiście, to jak najbardziej ja mówię, że można go brać w ciemno. Tak jak mówię, od kilku lat go już używam, no tylko wiadomo, że kupuję sobie nową wersję, nową sztukę. O. Więc znam ten tusz jak nie wiem co i ma swoje wady, jest dość dziwny, ale nauczycie się go używać i zobaczycie, że na pewno dołączy do ulubieńców. A tak jak mówię, drogi nie jest. Chyba w cenie regularnej on coś koło 15 zł kosztuje jakoś tak. Zobaczcie rzęsy. Pomaluję szybciutko drugie rzęsy i bierzemy się za te dolne i za tusz zielony. Pokażę Wam, jak wygląda ta zieleń. Jeszcze raz tusz. Ta kolekcja nie jest już dostępna w Rossmanie. Tak jak mówię, to była taka zeszłoroczna, letnia kolekcja. Tuż ma bardzo ładny kolor, taka ciemna zieleń. Może wiecie, tak z daleka to za dużo na rzęsach nie widać, no bo jednak, no przynajmniej u mnie te dolne rzęsy są takie drobniutkie. Natomiast jak macie zielony makijaż, to generalnie nałożenie takiego tuszu jakoś tak optycznie wzmacnia ten efekt, wiecie o co chodzi. Zatem no, jeśli chodzi o letnie makijaże, to taki tusz na dolnych rzęsach, taki kolorowy, moim zdaniem jest fajnym akcentem. Ja przynajmniej lubię sobie tak tutaj czasami kolor nałożyć, ale to już też, wiecie, no zależy. Zależy kto co lubi i czy w ogóle lubi tego typu tusze. Na pewno nie nałożyłabym czegoś takiego na górne rzęsy, albo na górne i na dolne, nie. Jakoś to już by było dla mnie za dużo, natomiast tu na dolnych jak najbardziej może być. No i trudno mi Wam to będzie pokazać, znaczy tak, na żywo widać, że mam zielony tusz na dolnych rzęsach, o. Ale czy widać to w podglądzie, to nie wiem, w podglądzie tego nie widzę. Nie wiem, czy to będzie widać w filmie, ale tak jak mówię, na żywo to jest widoczne. Tym sposobem rzęsy i w ogóle oczy są umalowane, zostały mi usta. No i tutaj co może? Może coś takiego delikatniejszego, bo jest bardzo kolorowo. Nałożę sobie takiego nudziaka, to jest Belle Hypoallergenic, taka szmineczka w sztyfcie i odcień, który ja tutaj mam, to 03. Tak
taki brązik. I teraz sobie jeszcze troszeczkę poprawię kontur kredką. To też jest Blacha i Palaczenik. To jest również 03, jakby taki o duecik. Przy czym no, to nie jest jakiś oficjalnie taki komplet, ale kolorystycznie bardzo fajnie się to zgrywa. I to już. Makijaż na powitanie czerwca gotowy. Może tutaj się troszkę za bardzo świecę. Jeszcze coś by tu wypadało zrobić. Użyję sobie takiego pudru z Sephory. To jest matte hardcore. To jest matte hardcore. I zrobimy w ten sposób. O, teraz nieco lepiej. Makijaż na powitanie czerwca gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jest taki dosyć silny, intensywny, wydaje mi się, że energetyczny, a więc chyba należący do takich letnich, soczystych. O, tak bym powiedziała. Mam nadzieję, że kolorystycznie wpadnie Wam w oko. Napiszcie co i jak, czy Wam się podoba, czy nie. I czy na przykład dla Was to byłby makijaż dzienny, bo no bo żeby nie było, dla mnie to oczywiście jest dziennik, tak, przede mną cały dzień pracy i różnych tam czynności, a więc będę w tym chodzić cały dzień i przez wiele, wiele godzin ten makijaż musi mi wytrzymać w takiej postaci. Okej, okay, wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się generalnie filmik podobał. Dajcie znać w komentarzach. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam pa, pa, na razie i do zobaczenia.